Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest bardzo popularna, atrakcyjnie ubarwiona i wytrzymała rybka z rodziny tęczankowatych, tęczanka niebieska lub tęczanka kubuta, Melanotaena lacustris. To jest stosunkowo nowy gatunek w akwarystyce, ale dzięki niezwykłemu, truskawkowo-niebieskiemu ubarwieniu, spokojnej postawie i wytrzymałości jest niezwykle popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tęczanki niebieskie pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują bogate roślinnością, płytkie przybrzeżnej wody jezioro Tubutu oraz ujście rzeki Soro w Nowej Gwinei. To jest gatunek endemiczny. Preferują regiony z gęstą roślinnością, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Munro w 1964 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ chociaż są niewymagające i wytrzymałe, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia i wahania parametrów wody. Warto pamiętać, że intensywne ubarwienie ukazuje się po osiągnięciu dopiero 6-8 cm w wieku 11-12 miesięcy i właśnie dlatego w sklepach zoologicznych wyglądają zupełnie nieatrakcyjnie i nie przyciągają kupujących. Tęczanki niebieskie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników w stosunku na jednego samca jedną samiczkę lub z nieznaczną przewagą samic, ponieważ samce często lubią rywalizować między sobą. Nie wyrządzają sobie przy tym krzywdy, chyba że nie mają zapewnionych kryjówek. Warto zaznaczyć, że w większej grupie tęczanki niebieskie nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc w akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 120 litrów. Samce dorastają do 10-12 cm, samiczki do 8-10 cm. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Tęczanki niebieskie mają torpedowate, typowe dla wszystkich tęczanek boczne spłaszczone ciało przypominające rąb z dwoma pletwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną, z wysokim grzbietem, wąską głową i dużymi oczami. Pletwy grzbietowe, odbytowa i ogonowa niebieskie. Od nasady ogona wzdłuż linii bocznej biegną dwa pasy, niebieski i żółto-pomarańczowy, które dzielą ciało na niebiesko-zieloną górę i srebrzysto-biały dół. Rozróżnienie płci jest łatwe. Dorosłe samce są większe, bardziej jaskrawsze. Pletwy grzbietowa, odbytowa są dłuższe i mają atrakcyjnie turkusowo-niebieskie ubarwienie, odcień którego zależy od warunków i nastroju ryby. Samiczki natomiast są mniejsze i mają bardziej torpedowaty kształt ciała. W swoim naturalnym środowisku tęczanki niebieskie preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Warto jednak pamiętać, że ciśnienie z filtra nie powinno być bardzo mocne, ponieważ rybki nie lubią mocnych prądów. Akwarium powinien być obsadzony roślinami tak, żeby ryby mieli duże wolne przestrzenie. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, gałęzie. Tylna i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki mieli miejsce do pływania.
Światło powinno być rozproszone, a akwarium zasłonięte szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skośne. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody. Temperatura 21-25, pH 7 do 8,5, gH od 10 do 20. W naturalnym środowisku tęczanki niebieskie odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Koniecznie dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, na przykład spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Tęczanki niebieskie idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, pszankami, kiliskami, glonoedami. Nie poleca się trzymać wraz z wylonkami, rybami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Samo rozmnażanie tęczanek niebieskich nie jest trudne. Jednak mogą sprawić problemy z odchowaniem na rybku, szczególnie w pierwszych stadiach ze względu na wrażliwość zmian parametrów wody. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Ze względu na temperament ryb, zbiornik tarliskowy powinien być w przypadku jednej pary około 50 litrów, a w przypadku większej grupy około 80 litrów. Do zbiornika kładamy filtr napędzany napowietrzaczem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Do zbiornika wkładamy również drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański lub sztuczny mop akwarystyczny. Niezbędna aeracja, ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody. Temperatura 24-26, pH 7,3-7,6, gH od 18 do 25. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Wybieramy najpiękniejszego samca i najgrubszą samicę, a w przypadku rozmnażania większej grupy w proporcji jeden samiec na dwie samiczki i przenosimy do zbiornika tarliskowego. Tarlo odbywa się partiami i może potrwać do 2 tygodni. W ciągu pierwszego dnia jedna samiczka odkłada od 30 do 50 jaj, a w kolejnych dniach ilość odkładanych jaj zmniejsza się. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przynosić do innego zbiornika, w którym również powinien być filtr, a do zbiornika tarliskowego dokładamy mech jawański. Wylek następuje po około 70 dniach w zależności od temperatury, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Warto zaznaczyć, że opadający pokarm nie będzie właściwy, ponieważ na rybek pływa przy powierzchni. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie artemią. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Uwaga, narybek bardzo wrażliwy na zmiany parametrów wody. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta, potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem.
Na to wszystko, wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo, do widzenia.